Kłaniada to aktywność społeczna, właściwie ruchowa i społeczna dla mieszkańców i wszystkich przyjezdnych osób. Zawsze odbywało się to w wakacje, w ostatnią sobotę wakacji. Natomiast w tym roku ze względu na pandemię termin przesuwany był do dnia dzisiejszego. W tym roku jest wyjście indywidualne. Tak jak sam pan widział, wychodzimy od godziny 12 bez tłoku. Liczba miejsc ograniczona. No i oczywiście Nordic Walking tylko po terenie leśnym, czyli rezerwat przyrody Skałki. Wyszło już 10 osób, zapisanych i zarejestrowanych jest 30 osób. Te osoby, które już dzisiaj wyszły, to osoby z Niekłania i ze Stąporkowa. Bardzo serdecznie im dziękuję, że się zapisali. Natomiast jeszcze przed 13 dołączy do nas grupa liderów świętokrzyskich. Są to liderzy dla młodzieży i wszystkich, którzy nas usłyszą, bardzo serdecznie pozdrawiam. I to nas będzie około 10 osób i to już całe województwo obejmuje. Ja biorę udział, czekam już na ostatnią grupę jako organizator, wychodzę ostatnia, czyli o 13 i będę zamykała to dzisiejsze spotkanie. Dlaczego wziąłeś udział w wydarzeniu? Ponieważ lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, a szczególnie w lesie. To jest twoją główną motywacją, czy coś jeszcze poza tym? Tak, to było moją główną motywacją i dlatego skłoniło mnie to do wzięcia udziału w marszu biegu. Ja bardzo lubię spędzać czas spacerując, bardzo lubię, a szczególnie w lesie można poddychać świeżym powietrzem. Ja lubię wychodzić na dwór. I tylko dlatego chcieliście wziąć udział? W sumie to był jeden z głównych powodów, ale też bardzo lubię brać udział w takich akcjach, więc to też było jednym z powodów. No Antosiu, jak się idzie? Powiedz nam. Prosto. Prosto. Fajnie się idzie. To znaczy. Całą drogę szedłeś, czy na rękach cię rodzice nieśli? Nie. Sam szedł, no pewnie, że sam idzie. A dlaczego pan się zdecydował wziąć udział w rajdzie? Natura, korzystać z natury. Antosiu? Prawda. Dla zdrowotności, tak. Dla ruchu? Tak. Dla cukierka? Tak. Co było główną taką motywacją do tego, żeby wziąć udział? Poruszać się. Teraz siedzimy w domach, także dobrze się poruszać troszeczkę. Żeby dzieci nie zwariowały. Tak, Antoś? Tak. Spotykamy się dzisiaj grupą świętokrzyskich liderów dla młodzieży. To nasze kolejne spotkanie w lesie ze względu na obostrzenia covidowe. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać, że jesteśmy w Niekłaniu, że jesteśmy tutaj zaproszeni i że możemy przejść się tym pięknym lasem. Cieszymy się, że kolejna Niekłaniada jest z naszym udziałem i że możemy wspierać naszą liderkę Agnieszkę. W Niekłaniadzie biorę drugi raz udział. W ubiegłym roku razem z moimi koleżankami ze Stowarzyszenia Włoszczowa na Obcasach uczestniczyłyśmy tutaj w biegu na szpilkach. No i z ogromnym sentymentem oczywiście wracam tutaj do Niekłania. Serdecznie dziękuję organizatorkom, naszej liderce Agnieszce i wszystkim świętokrzyskim liderom, że mogliśmy się spotkać w tak pięknym, uroczym miejscu na leśnej ścieżce. A podkreślając jeszcze fakt, że dzięki tym spacerom wzmacniamy swoją odporność, to tym bardziej taką dobrą wartością dodaną jest to dzisiejsze cudowne spotkanie. I jak się dzisiaj maszeruje? Świetnie. Trasa, no na szpilki niekoniecznie, trochę inne mamy obuwie, ale jest rzeczywiście bardzo sympatycznie i pogoda nam dopisuje, a przede wszystkim jesteśmy ze sobą, są tutaj świętokrzyscy liderzy, także to też jest bardzo cenne, bo takie spotkania w bezpiecznych oczywiście miejscach, w bezpiecznych warunkach też są dla nas bardzo budujące, no i przede wszystkim bardzo potrzebne.